podcaście Zakrątki, w którym opowiadamy, co ciekawego dzieje się na świecie gier planszowych. Oraz co dzieje się także w Polsce. I ja nazywam się Ignacy Ciewiczek. A ja nazywam się Maryna Watrzewicz. I pracujemy w Portal Games. I nasze audycje są bardzo, bardzo związane z firmą Portal Games. Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Dwóch Pionków. Witamy w podcaście Dwa Pionki. Witamy w podcaście poportalkonowym, czyli pełnym jeszcze emocji, wrażeń. W sensie, pełni jesteśmy zgonu? Pełni jesteśmy zgonu. Wiesz, jest taka miejscowość na Mazurach Zgon? Ja tam bywałam dosyć często. Byłem na Mazurach raz i nie wspominam tego dobrze. No ja wielokrotnie i wspominam to za każdym razem bardzo dobrze. Wtedy jeszcze nie było komarów, albo ich po prostu nie zwracało się na nie aż tak uwagi, nie wiem. Chcieliśmy nagrywać ten odcinek w niedzielę po Portalkonie. To był wyśmienity pomysł. Ale nie zdałem sobie Państwa jednak sprawy, jaki to jest zgon po takim Portalkonie. Faktycznie wysiłek energetyczny, mimo że to się tylko stoi za kamerą, jest nie do opisania i po prostu wyłączyło prąd i mi, i Maryś. Nie wiem, czy u Maryś, bo to ja głównie przed tą kamerą stałem, ale no, byliśmy bez prądu. Bo ja tak na Ciebie patrzyłam i po prostu czułam, że mi te bateryjki dopiero tak spada, jestem empatyczna, więc to spadało, mi też spadało. Jesteśmy po Portalkonie, który w dużym generalnym ujęciu wypadł rewelacyjnie w naszej opinii. Będziemy sobie też plotkowali, czy ktoś się nie udały i ktoś się udały. I jest to odcinek cały prawie, że poświęcony Portalkonowi, już będziemy także plotkować sobie o jakichś tam grach. Proszę Państwa, zaczęło się to wszystko różnymi zakulisowymi przygodami, do których już Państwa bym bardzo chciał zachęcić, że jak Portal Games będzie nagrywał historię Portal Games na 50-lecie firmy, kiedy rok 2027 będzie takim rokiem, że będę już mógł mówić o tych zakulisowych rzeczach, to proszę wtedy z tylnego rządu powiedzieć: panie Ignacy, jakby pan powiedział o tej rzeczy, która się wydarzyła przed Portalkonem, która w 2027 jeszcze była tajna, to ja wam wtedy taką powiem historię, że głowa mała. W każdym razie faktycznie na te kilka dni przed Portalkonem to była, delikatnie mówiąc, niezła rzecz, że to się działy. Ostatecznie udało się to wszystko przeprowadzić tak, jak chcieliśmy, ale były akcje, były jazdy. No i co? Idziemy? Ja potwierdzam, że były akcje, były jazdy, było dużo stresu i dużo się tak działo, wszystkiego tak było gęsto, nie? Ostatecznie Portalkon się pięknie rozpoczął o 9.30 od mojej wpadki przed kamerą. Ty w ogóle nie wiesz, co tam nawijałem od razu z samego rana? Ja dojechałam do firmy o 10.15 chyba. To już było po tej wpadce. Więc ja robiłem takie rozgrzanie przed Portalkonem. Chlapnąłeś się coś na rozgrzewkę? I mówiłem Państwu, że z okazji Portalkonu niespodzianka, mamy kalendarz, promocja, każdy, kto zamówi zamówienie, dostanie kalendarz w prezencie. I tam ten kalendarz pokazuje. A na tym kalendarzu jedna z grafik była grafiką z gry, która jeszcze była niezapowiedziana. I wtedy troszkę się zorientowałem, że zrobiłem spoilera, szybko ukryłem kalendarz, ale Chad już podchwycił to i jedną grę wygadałem. Którą? Zombicide'a. A to chyba nie było tak trudno zgadnąć, nie? A mogłeś powiedzieć, że to... Nie mogę czegoś powiedzieć. Nie mogę, tak się speszyłem, że masakra. A teraz ostatnio słyszałem, Kopik mówił, że jak zobaczył, że ponoszę ten kalendarz, a Kopik pamiętał, jakie tam są grafiki, i zaraz będzie fupa. I już nie miał jak mnie zastanawiać, żeby mnie zatrzymać, ale wiedział, do czego to zmierza. Myślę, właśnie ostatnio siedząc w firmie, gdzie między innymi też Kopik z nami siedział przy stole, chyba na lunch breaku, czy na czymś, nie wiem, to się nabijaliśmy właśnie, że Kopik to ma całkiem inny wymiar znajomości naszych gier, nie? Bo on to jest na tak na przykład... Po ilustracjach. Tak, po ilustracjach i wszystko, gdzie my na przykład no, nie poznamy gry po ilustracji. On mógłby sam jakieś konkursy rozwiązywać na... No nie przeważnie chyba aż tyle, co on. No właśnie, więc myślę, że nawet w jakichś detalach, szczegółach, gdzieś tam takich różnych fajnych wyhaczonych. O 10 ruszył stream z ogłoszeniami i stali słuchacze podcastu Dwa Pionki wiedzą, że Ignacy mają obsesję na temat cyferek, zasięgów i subskrypcji i tak dalej. I chciałem się pochwalić, że był to prawdopodobnie największy event planszówkowy online w historii branży planszówkowej. Nie, należałby mi się to szampan, gdyby nie to, że jestem abstynentkiem. Ale sam szampan stoi na stole. Prawdopodobnie jest obrzydliwy, bo te szampany, takie prawdziwe szampany to są drogie jak cholera i niedobre. Pobiliśmy rekord na naszym YouTubie, naszym dotychczasem największym streamem z Planszówek TV, kiedy mówiłem, czy w Nemezis jest pleśń. No i wtedy mieliśmy 500 ludzi. Skąd w Nemezis są błędy, to był nasz największy stream dotychczas. Natomiast na Portalkonie online mieliśmy 1100 ludzi na naszym YouTubie,
Plus jeszcze streamowaliśmy równocześnie na Facebooku. No i były zaprzyjaźnione streamery Game Troll, Geek Factor i Gambit. I łącznie, jak nam to Marek policzył, 2000 ludzi, 2000 ludzi oglądało na żywo nasze wypowiedzi, co jest absolutnym rekordem branży. Właśnie nie w skali polskiej, tylko w skali w ogóle światowej. Więc marketingowca Ignacego duma rozpiera, że faktycznie te... A to teraz jest czas na chwalipost? No właśnie go zrobiłem teraz. Dobrze. Już go zrobiłem. Jeszcze będziemy jakieś tam, jak wrócę do pracy, robili jakieś tam takie statystyki, zestawienia, numerki, ale generalnie chciałem się po pierwsze pochwalić, a po drugie bardzo wam wszystkim podziękować, bo to było dla nas bardzo ważne. Jak faktycznie tam Marek mi za kamery pokazywał paluchami, że jest ogień, to na pewno pomaga, szczególnie, że jak państwo sobie wyobrażacie, co innego jest robić taki power, jak się ma przed sobą 500 ludzi na widowni i czuć, że tam się szemrają, gadają, biją brawo, a co innego gadaj do kamery i tej całej reakcji nie ma i trzeba sobie ją wyobrażać. Więc Marek mi tam pokazał, Marek mi odpalał komórkę, gdzie widać było, jak czat tam leci. Ja to sobie mogłem podglądać i widziałem, że faktycznie mogę sobie to wyobrażać, że państwo komórkę, biją brawo. Komórkę, wiesz, nasi młodsi słuchacze nie wiedzą, co to jest? Telefon komórkowy. Że mogę sobie wyobrazić, tak by państwo faktycznie byli brawo, że tam ogień, bo jak to zapowiedzi się pojawiały. No i kilka bombów zrzuciliśmy, kilka niespodzianek się pojawiło. Troszeczkę sobie o nich będziemy być może opowiadali w dalszej części podcastu. No i potem i wszystko to poszło w zarąbiście i Marek takie wielkie uff, że się udało i takie high five i kurczę, że super. I 10 minut później nam się wywalają na przykład mikrofony, nic nie działa. 700 ludzi na czacie, a nam nie działa mikrofon i nie wiadomo czemu. I cały to taka radość i power i taki happiness po prostu nagle zamówi. Jest stres, złe miny, kurwy, za przeproszeniem, pod nosem latające. I cała ta radocha ucieka. Reset komputera, reset streama, reset wszystkiego. Działa. Dlaczego nie działało? Nikt nie wie, nie? I w tym samym momencie wywala nam stronę portal.com. No właśnie, tu jest taki, zrobię wstęp, że jak przyjechałam do firmy, to właśnie gdzieś tam Marek do mnie wpadł do pokoju i mówi tak, wiesz co, takie mam przemyślenia, że jak ja tutaj tak puszczam te streamy i tak dalej, to wszystko to ktoś powinien po drugiej stronie siedzieć i tych naszych stron pilnować i patrzeć, co się, wiesz, dzieje na serwerach. I to właśnie był taki moment, że mieliśmy chyba, wiesz, takie przeczucie, że kurczę, coś jeszcze mogło tam pójść nie tak. No, tak się wydarzyło niestety, że troszkę za dużo ruch się na serwerze wydarzył i troszkę nam się posypało, ale na szczęście udało się to naprawić i... Ale stres był ogromny, to prawda. Ilość maili, ilość właśnie wszystkich waszych komentarzy i tak dalej, na które staraliśmy się gdzieś tam na bieżąco reagować, no była przeogromna, także oczywiście bardzo przepraszamy za tą awarię, ale no było jak było, wszystko szło na żywo i to się zdarza zawsze. No i to jest taki właśnie moment, jak jest w tym słynnym dowcipie, że no niestety swąd pozostał i jakby, że jest kupa roboty. Myśmy tych filmików nagrywali z Markiem, te wszystko przygotowane, i potem się okazało, że serwer nazwa.pl pada, nie? I człowiek po prostu by stał w tym naszym studiu nagrań i walił głową w ścianę z bezmocy takiej totalnej. Nie? Ja nie potrafię opowiadać dowcipów, ale nie wiem, czy pamiętasz taki dowcip, jak znajomy mówi do takiej swojej koleżanki, że wiesz co, jak byliście u nas ostatnio... To właśnie o tym mówię, tak. Tak, to nam 100 zł zginęło. No wiem. No to właśnie mówię. Mówi, no ale przecież myśmy nie ukradliśmy. No wiem, że nie ukradliście, bo znalazło się potem na półce, no ale no niesmak pozostał, nie? To właśnie dokładnie jest tak, no nie nasza wina tak naprawdę, bo gdzieś tam siła wyższa. Ale jakby generalnie, no tak by tego podkręciło. Ja nie jestem generalnie, bo jestem z gatunku tych Ignaców narzekających. I jak przez miesiąc przygotowałem się do imprezy i przygotowaliśmy masę atrakcji i miały być zamknięte atrakcje, ludzie bilety pokupowali. W ogóle bardzo dziękujemy, mieliśmy grubo ponad 600 biletów sprzedanych. O PDF-ie pomyślimy, żeby był. I potem to się wywala, bo jakiś serwer padł, bo za dużo ludzi weszło i serwer tego nie umiał tego ogarnąć. To ja wtedy stoję... Może serwer też był na portalkonie. Ja wtedy stoję w pokoju i walę głową w ścianę, nie? Dobra, ale tak jak ostatnio ustaliliśmy, ty lubisz mówić o tym, co było, ja lubię mówić o tym, co będzie, więc always look at the right. Najbliższego portalkonie nie zapowiadamy jeszcze, bo jeszcze jesteśmy na to nie gotowi. A nie miałam się portalkonie, jakieś inne fajne wydarzenia, na przykład jutro sobie kupię pyszną zupę. Jak ci się gadało z fanami na lunch breaku? Czy tam były jakieś pytania w ogóle, czy tam nie było? Były pytania, z Refpaku czytał. Bo tam ja wtedy się przygotowałem do angielskich kinoców i byłem zestresowany, w ogóle mnie tam nie było. Nie było, cię tam widziałem, bo jakieś te głupie zdjęcie, które masz awatara wrzucone. Bo ja musiałem odpalić Zooma, to i ja potem prawo. Tak, i później nie wpuszczałeś ludzi, no.
tam się zakolegowaliśmy troszkę. Wiesz co, Paco nam czytał pytania. Pytania były dziwne troszkę, bo Paco nie bardzo chyba potrafił, tak wiesz, on powinien czytać tak jak, nie wiem, takie, tak z ogłoszenia. Musimy chyba poćwiczyć z Paco jakieś lepsze czytanie. Generalnie ja niestety na pytanie, czym się zajmuję w firmie, powiedziałam, że zajmuję się mobbingiem. I cała nasza ekipa się ucieszyła, że oni to mają już teraz nagrane i będzie dobrze. Bo ja widziałem potem jakieś memy z Multidayem. Z Multidayem, to nie są. To są po Vienna Connection, dlatego że Vienna Connection, gdzie Multi podkłada głos i do tej reklamy, to właśnie brzmi jak Morawiecki. To wcale nie ja wymyśliłam, ja to ktoś tam napisał do nas, bo Multi się oburza, że to ja powiedziałam. Nie, ja to dostałam od kogoś i po prostu puściłam dalej po firmie. Mhm. A potem poszło dalej już. I to, ty to później powiedziałeś, no i tak się już to potoczyło. Ale mem jest zacny, przyznaj. No i czyli na tym Zoomie, że powiedziałeś jakąś tylko głupotę i tyle? No nie, no mówiliśmy generalnie o tym, co robimy w firmie, czym się zajmujemy. Bardzo fajnie tutaj Zuza się przedstawiła, bo Zuza jest taką ciekawą historyką u nas, ale to, bo to chyba jest publiczne, prawda? Można zobaczyć to, tak? Tego Zooma, czy nie? Tak, bo się pogubiłam. No zobaczcie niestety sobie, tak, bo strona padła. Tak, więc... tak, poszło na YouTubie. Zobaczcie sobie, bo tam kilka fajnych rzeczy jest, kilka takich ciekawostek z naszej firmy, które nie wiem, czy warto wiedzieć, ale dla mnie to jest takie zawsze... Ja generalnie lubię ludzi, więc zawsze mnie fascynuje jakiś taki związek gdzieś tam przyczynowo-skutkowy, że nagle efekt motyla, tak? Coś się tam wydarza, gdzieś tam i nagle jesteśmy. I potem pojawiły się keynote'y angielskie, nasze seminarium angielskie, na które wziął największy stres i największa presja i właśnie to jest to, co przygotowaliśmy od wielu, wielu miesięcy tak naprawdę. Czyli ogłoszenie gry Eleven, ogłoszenie gry Dreadful Circus i ogłoszenie gry Dune. Czyli coś, nad czym pracowaliśmy od bardzo dawna, tylko nie mogliśmy ani słowem się do tego przyznać i wreszcie możemy ów. Z tym ów nie do końca jest tak, że możemy wszystko, ponieważ faktycznie praca z licencją, o tym sobie będziemy pewnie przez cały czas w najbliższy rok podkowali, jak to wygląda taka współpraca z takim legendary, ale generalnie wszystko, co o grze Dune mówimy, jest oskryptowane, otagowane, nie wolno powiedzieć ani pół słowa więcej niż dział marketingu ichniejszy pozwala, więc faktycznie myśmy dostali tak zwane bullet pointy, o czym możemy mówić. W sensie, że o tej grze ja bym mógł mówić przez kolejną godzinę, jak ona tam działa, jakie jest fajne, co w niej jest ciekawego. Nie, tu są bullet pointy, o tym wolno mówić, niczym innym wolno, nie wolno mówić. Więc olbrzymi taki stres. No ale faktycznie możemy tutaj Państwu się zakulisowo poplotkować, że faktycznie od wielu miesięcy Dune'ka powstaje. Miesięcy? To chyba rok ponad. No znaczy, w sensie, że te case, bo pierwszy okay, zawsze, okay, to, okay, zawsze, okay, zawsze okay. To jest tak, że przemysłowy Rymer pierw ma ileś miesięcy na wymyślenie fabuły, potem sobie od niego taki scenopis. Ona już jest w książce wymyślona? No tutaj właśnie już jest taki moment, kiedy już nie mogę, mogę nic klapnąć. Powiem ci, że tutaj tym wątkiem całym, no bo tak jak wiecie, my mamy też dzieci różne, no teraz mieszka z nami to najmłodsze 13-letnie stworzenie. I ona wczoraj wyciągnęła tę Dune, bo tak ją zaintrygowało to, że właśnie ogłosiliśmy wydanie, bo ona oczywiście też mieszka gdzieś tam, zagląda sobie na te wszystkie Facebooki i tak dalej. I bardzo chciała, ale popatrzyła i stwierdziła, że ona chyba nie jest gotowa jeszcze na tę książkę, żeby ją przeczytać. Ale widziałam, że ją to zaintrygowało bardzo i nie potrafiła mi nic więcej powiedzieć bliższego, co by ją mogło zachęcić. Nie wiem, jakby... Ja ją chyba... chciałem ją zachęcić do gry Dune House Secret, tym, że to są, wolno mi powiedzieć, bo to, że powiedziane, bo na seminarium jest tutaj, nie ryzykuję żadnymi pozwami prawnymi, że gra składa się z trzech spraw, z trzech misji do rozwiązania. Natomiast oprócz tego właśnie jest dodana jeszcze sprawa zero, prolog. Właśnie po to, żeby wprowadzić w ten świat, żeby troszkę go opisać bardziej dla tych, którzy może nie znają tej książki i jeszcze nie widzieli filmu. No, ta gra będzie wchodziła równo z filmem, więc gracze sobie wpierw zobaczą film w kinie, potem sobie tą grę będą mogli poznać. Ale to jest właśnie z takich ciekawostek, które wciąż chodząc w okolicach tych bullet pointów, o których wolno mi mówić, coś, co nie było planowane. W sensie, że w momencie, kiedy byśmy podpisali umowę, była umowa podpisana na grę, która ma trzy sprawy i w wyniku testów, to co wy wszyscy wiecie, a się słuchacze, że ja mam obsesję testowania, sprawdzania, badania, jak to wszystko działa. Wyszło nam, że myśmy także testowali na grupach, które Dune nie znają, żeby zobaczyć, że w ogóle da się w to grać. Że musi być coś, żeby zrozumieli. I, tak? I zapadła decyzja, że dodajemy taki prolog, żeby troszkę łatwiej w to wejść. I dlatego w tym kontrakcie początkowym były gra, która zawiera trzy case'y, a ostatecznie gra zawiera trzy case'y i jeszcze taki mały prolog, żeby troszeczkę spokojniej wejść w ten świat. On jest o tyle skomplikowany dla ludzi, którzy czytali książkę, to pamiętają, że tamte imiona, nazwy własne są bardzo nieeuropejskie, to one są troszkę wzorowane na kulturze arabskiej, więc nawet samo notowanie sobie nazwisk tych wszystkich bohaterów, to już jest wyzwanie. No niemniej, tak, film jest
zrobiony przez, tutaj Państwa ostrzegam, przez reżysera, który zrobił ten film, na którym Mary zasnęła. Ja tak też czułam, że mówię, jak widziałam trailera, że to kurczę się może nie udać. Że to jest ten Blade Runner, ten nowy. I wiesz, co mnie przeraża troszkę, że w Dune jest bardzo dużo piasku. Jak tam będzie cały czas takie ujęcia, że ten piasek się tam będzie przesypywał po tej pustyni, przesypywał, to będzie sukcesu, nie wróżę sobie, że tam nie kimnę gdzieś na w kinie, jak już do kina pójdziemy. Więc ja jako fan science fiction i wielu innych oczywiście fanów science fiction, jesteśmy w siódmym niebie, bo to jest faktycznie w obecnych czasach jeden z tych top trzech najlepszych reżyserów filmów science fiction. Jest absolutnie top. Więc ja jako fan science fiction mam 100% pewność. Znaczy nie mam żadnych podstaw wątpliwości, że to będzie coś wspaniałego. Moje dorosłe dzieci, które bardzo się właśnie, jak im właśnie mówiłam i też widziały, co ogłosiliśmy, to są bardzo też ucieszone, bo one z kolei są zafascynowane tym głównym odtwórcą głównej, no, głównej, powiedzmy, głównej roli. No taki jest trochę brzydki jakby, nie? A dla Państwa, no cóż, macie do tego września, października, albo ja bardzo serdecznie tę książkę polecam, bo jest wyśmienita. A jak ktoś nie lubi 600-stronicowych książek, to niech poczeka na film, będzie wyśmienicie i później sobie w tą grę zagracie. U nas znowu z takich ploteczek filmowych, bo po to się tego podcastu słucha, żeby takie ploteczki poznawać. Portal został podzielony jednak o pracownicy na tych, którzy właśnie Dune znają i tych, którzy Dune nie znają, bo właśnie na potrzeby testowania dwóch różnych zespołów testerskich. I iluś pracowników jeszcze tę książkę doczytywało, żeby właśnie dotrafić do tej grupy testerów, którzy książkę znają. No i było kilka duszyczek, kilku pracowników, którzy powiedzieli, że no cieszą się, że zostali niejako zmuszeni do czytania tej książki, bo by po nią nie sięgnęli, na ich zachwyciła. Więc jeśli ktoś z Państwa się nie boi czytać 600 stron książek, to ale polecam. Ale wiesz co, taką czcionką napisane grubszą troszkę, nie sprawdzałam z Leną. Jest to wielka księga. Ja wiem, że ja to czytałam dawno temu, jak to chyba była pierwsza fala takiej popularności, nie dokładnie pamiętam, bo ja generalnie mało w swoim życiu jakieś fantastyki czytałam. Natomiast faktycznie pamiętam, że było to fajne, przeczytałam to deski do deski bardzo szybciutko i naprawdę niewiele z tego pamiętam, no bo to jest książka, która ma dużo drobnych rzeczy, które tam trzeba na nie zwracać uwagę, żeby złapać cały ten klimat i żeby wiedzieć, kto z kim. Dla tych z naszych słuchaczy podcastu, którzy są fanami gier planszowych, ale troszkę tak jak Mary, czyli zainteresowali się grami planszowymi, ale nigdy nie byli geekiem fantastycznym, tylko po prostu jakby gry planszowe jarają jako mechaniki, a nie jako fantastyka, to Dune jest tym dla science fiction, czym jest Władca Pierścieni dla fantasy. W sensie miłośnicy fantasy toporów elfów mają swojego Władcę Pierścieni, a miłośnicy latania statkami mają swoją Dune. I jakbyście sobie gdzieś tam poszukali po YouTubach czy jakichś dawnych zapiskach, to George Lucas, robiący Gwiezdne Wojny w latach 70., wielokrotnie mówił, że inspirował się Dune'ą. Natomiast na film czekam bardzo i ciągle pamiętam tą starą edycję, gdzie tam właśnie te robale znikały gdzieś tam w tym piasku, no było to mega. Proszę sobie nie robić krzywdy, proszę nie oglądać tego, to jest po prostu jak szczęki nakręcone niskobudżetowo. Film Davida Lyncha ze Stingiem jest w top 10 najgorszych filmów science fiction. Dokładnie tak. Wszystkich fanów science fiction. Mimo tego, że jest to Sting, mimo tego, że jest to Lynch, to mimo wszystko, no kurczę, tam coś im nie pykło, ale ten moment, jak te piaski się ruszały, mega. Fani fantastyki płakali, jak oglądali, ale, no, nikt nie wie, co David Lynch brał, jak to kręcił. Ale to samo zawsze, no co innego. Więc jakby ktoś tam chciał sobie jeszcze raz wygooglać Dune, nie oglądać tego, co nakręcił Lynch. Ja Lyncha uwielbiam i generalnie nie czekać mogę na film ten nowy. Jakoś rozpoczęła. Uwielbiam Davida Bowiego też, także dla mnie to po prostu na takie fajne połączenie, ale to jest no strasznie stary film, bo się już chyba teraz nie broni. Kim wie w zasadzie, co się teraz broni, a co się teraz nie broni. Mogłoby się wyłączyć, by nam nie robiło czemu tego. Nie wiem, zawsze wyłączone, a to są teraz wibracje włączone. Jakiś nam tu telefon pinga, za co przepraszamy. Drugą rzeczą, którą ogłosiliśmy, to jest gra Eleven i tutaj ja oczywiście spędziłem całą niedzielę jak roślinka przed telewizorem, przeglądając różne tam wypowiedzi w internetach, jak to ludzie przyjęli i jestem w absolutnym szoku, ponieważ tylu ludzi, którzy powiedzieli, że wow, zarąbiście, i to nie mówię teraz o Grzegorzu Więcku i Krzysiu Więcku, którzy na grę czekali od roku, tylko mówię o Amerykaninach międzynarodowej publiczności, którzy w ogóle mają w nosie soccer. I niesamowicie udało się fajnie faktycznie fanom pokazać, słuchajcie,
W grę o modzie też byście nie myśleli, że będzie fajna, a zrobiliśmy fajną grę. W grę o drzewie genealogicznym Legia sobie się nie uwierzy, że będzie to fajne, a zrobiliśmy fajną grę. I oni mają tego takiego zaufania, że faktycznie jak Portal robi, to nie będzie, że pstrykamy i biegamy ludkami po planszy i strzelamy gola, tylko że Portal robi grę strategiczną. Znaczy każdy temat ubrany w dobrą mechanikę, bo niekoniecznie trzeba mechanikę w temat ubierać, można temat w mechanikę ubrać, naprawdę można obronić. A ty jeszcze nie grałaś tego lewa, nie? Jeszcze nie grałam, a właśnie się zmierzam do tego, że chciałabym to bardzo zagrać, bo wydaje się, że... A powiesz coś o autorze? Tomasz Janssen to jest... To mogę taką znowu historykę powiedzieć. Idealne do podcastu w sam raz. Ja tą grę dostałem w prezencie. Tomasz Janssen, autor tej gry, on zrobił kilka gier, wydał. W sensie to nie jest debiutant, natomiast żadna z tych gier jakieś tam nie porobiła furory. Państwo raczej sobie wydaje debiutant. Do poduszki, ale... I tą grę wydał własnym sumptem w nakładzie tam 200 czy 300 egzemplarzy i ją na Boarding Geeku sprzedawał. I... Na SN przekazał egzemplarz tej gry naszemu wolontariuszowi, żeby ten wolontariusz przekazał go mi w prezencie. Mhm. Bo ten autor jest wielkim fanem Robinsona Crusoe, wie z różnych moich oczywiadów, że jestem fanem piłki nożnej i sobie pomyślał, że on jako fan Robinsona przekaże mi w prezencie grę o piłce nożnej. I to był rok 2019 oczywiście. Nie, to był rok 2017, lata temu. Aha. To jeszcze okay. I ja oczywiście na konwentę dostaję milion prezentów, za co bardzo wam wszystkim dziękuję. Większość zjadam, a pozostałe gdzieś tam lądują na jakichś różnych półkach dziwnych. I ta gra przeleżała długie miesiące. Gdzieś mnie ten wolontariusz tam pingnął, no, że ten autor tam się dopytuje, czy zagrałem, czy A który wolontariusz nasz? Patryk? Nie Patryk? Curdy. I ja mówię, kurczę, faktycznie, jeśli chłop mi ten przekazał w prezencie, no to chociaż wypada raz zagrać. Chociaż mu kulturalnie powiedzieć, że no zagrałem, bardzo dziękuję za prezent. I jakoś tak było, że Mary nie było w domu, nie wiem, czy to gdzie ty wtedy wyjechałaś, to była za akcja. Wszędzie. Ale wiem, że miałem, że nie, że na kilka godzin, tylko cała niedziela. Byłem cały dzień, może byłeś gdzieś w górach, czy nieważne. Byłem sam w domu. Mówię, dobra, rozkładam tą grę, rozłożyłem tą grę. Sam zagrałaś? Oryginalny design, to oryginalna gra, to jest solo. On tą grę zrobił jako solo. My ją przerobiliśmy, to jest nowa wersja, my to przerobiliśmy, ale oryginalnie to była gra solo. Rozłożyłem to sobie, czytam te reguły. Niedziela, na Kanal Plus są mecze, no jakoś to będzie. Zagrałem raz, kurczę, zachwycony. Zaraz zagrałem drugi raz, zachwycony. Zagrałem trzeci raz i w poniedziałek do tego Kirdego piszę, żeby mi dało namiarę tego autora, bo to okazało się, że to będzie znacznie fajniejsze niż myślałem. No i minęło te dwa czy ileś lat. I wydajemy grę, więc ta gra Eleven to jest rozbudowany, zmieniony, ale wariant gry Club Stories, którą sobie tam nie możecie wygooglać na Boarding Geeku. W dużym skrócie mechanika polega na czym? Bo to nie jest obstawianie. To jest zarządzanie klubem, czyli normalnie zatrudniasz zawodników, zatrudniasz dyrektorów, zatrudniasz trenerki od fitnessu, zatrudniasz gość od PR-u, masz tak jak we wszystkich grach... Czy jakby area control troszkę, tak? Nie. Zatrudniasz i on dam ci abilitki, no ma je w karciance. Okej. Masz, jak w każdym euro, masz takie traki, jak to się włosko te traki nazywają? Zawsze o tym zapamiętam tego wyrazu. Nie mam pojęcia. Tory punktacji? Nie, właśnie. Tory. Masz tory. Jak bardzo cię fani lubią, jak bardzo masz dobry budżet, jaka jest forma zespołu i tymi trakami. Tak troszkę jak z Dimacher, tak? Że tutaj... Nie ma tam. Wiesz co, to próbuję sobie, bo nie zagrałam w to, a próbuję w jakikolwiek sposób pomóc ludziom, którzy nas słuchają, żeby jakiekolwiek gdzieś... Zatrudniasz sobie różnych pracowników, ci pracownicy wpływają... Tak, bardziej. Ci pracownicy wpływają na te traki, czy cię lubią fani, czy masz dobry fitness swojego zespołu. Kupujesz sobie zawodników, zmieniasz sobie strukturę swojego zespołu i grasz mecze. Super, super zabawa, ale jest to gra strategiczna po zarządzaniu klubem. Tamtego biegania na boisku jest bardzo, bardzo niewiele, a same mecze są w taki bardzo abstrakcyjny sposób przeprowadzone. Więc Eleven będzie na Kickstarterze w czerwcu. Tego roku. W czerwcu są Mistrzostwa Europy i będziemy na Kickstartera z grą o piłce nożnej. I mamy nadzieję, że to się ufunduje ładnie i że gdzieś tam to będę mogło sobie iść po wakacjach do drukarni. I trzecią grą, którą ogłosiliśmy, to jest także grę, którą chyba nie grałaś. Dreadful Circus. No właśnie, chciałam powiedzieć, że nie grałam to. Ja tylko wiem, że Bruno przysłał prototyp. W zasadzie w Dune też nie grałaś. Zresztą w Dune nie grałam, ale ty mnie w ogóle odstrzeliłeś mi od testu detektywa. To prawda. I właśnie nie do końca wiem dlaczego. Tu się nie dodajesz. Nie, nie dodaje się, to prawda. Po pierwsze jestem alfa i ciężko mi tutaj faktycznie grać. Po drugie, no coś mi tam z pamięcią szwankuje i wszystko mi się pamięta, co było poprzednich i nie dopuszczam zmian żadnych. Natomiast wiem, że Bruno przysłał prototyp i pamiętam, że ty nawet mówiłeś, że jest to bardzo fajny prototyp, bardzo fajna gra.
I potem jakoś totalnie gdzieś mi tam umknęła na tym moim pięterku, wiesz, handlowym, ta produkcja cały czas, my nie wiemy, co ktoś nie sobie robicie na górze, i jak wczoraj zobaczyłam okładkę, ja nawet nie widziałam okładki tej gry, to po prostu to jest mega, to jest przecudne. Bo proszę Państwa, to ja też, no, w ramach takich anegdotek zakulisowych, ciekawostek zakulisowych, czego na oficjalnych kinotach nie ma miejsca, żeby to o tym opowiadać. Bruno tą grę nam przysłał i ona była zwykłą grą, jeśli chodzi o tematykę, zwykłe fantazje, w sensie, że gracze tam sobie kupują topory, kupują sobie tam jakieś tarcze, są jakimiś krasnoludami, jakieś takie zwykłe, to się coś tam dwarfem coś się nazywało, i że tam krasnoludowie sobie kupują sprzęt na wyprawę. I mechanika gry rewelacyjna, byliśmy po prostu wszyscy zachwyceni w firmie, coraz więcej ludzi grało i wszyscy mówią, tak, tak, no wydajmy, to jest po prostu świetna gra Fadutiego, tylko potem wszyscy mieliśmy, no ale mech temat. Mieliśmy na firmowego sprinta, gdzie głosowaliśmy, na jaki temat zmienić. Ostatecznie stanęło, że zrobimy to na takiego Tima Burtona, no. szalony cyrk, że gracze się spotykają na takim zjeździe cyrkowców i próbują zatrudnić najbardziej dziwne potwory do swojego cyrku. Chciałam ci właśnie powiedzieć, że ja nie mam zielonego pojęcia, co to był za moment w naszym życiu, ale ja w ogóle przegapiłam ten wątek nawet na naszym basecampie. Nawet tego głosowania nie widziałam. Pokażę albo ci. Gdzieś byłam na jakimś wyjeździe. No nie wiem. Ale to jest niemożliwe w 2020, że byłam na jakimś wyjeździe. To po prostu, że chaos. Nie. A tam było bardzo dużo głosowania, tam było masa propozycji. Właśnie gdzieś mi mówię, totalnie umknęło. Więc my poszliśmy w kierunku tego Tima Burtona, podczas gdy ten prototyp, który dostaliśmy, to były zwykłe krasnoludy, które kupowały sobie tam topory, tarcze i miecze i kaski i jakieś tam... No o tym taki staw, co nie targają ze sobą i głupią tak potem, tak. No jest to gra przesprytna, będziemy o niej także w kolejnych miesiącach opowiadali. Czyli wreszcie Bruno Fight Duty w takiej dobrej formie, jak zadawał. Właśnie, lat, nie? Nawet bym powiedział, że w takiej formie, w jakiej nie był nigdy, w sensie, że on nigdy nie robił gier dla graczy, takiej geekowski, że on zawsze jednak miał takie gry na wesoło, na wygupy. No takie Cocktail Games, nie? No to... A tutaj zrobił coś poważniejszego. I jak nam tego maila przysłał, to właśnie napisał mi Ignacy, znamy się już tyle lat, nigdy nie spracowaliśmy i chyba mam grę, która będzie pasowała wreszcie do twojego wydawnictwa. I myśmy zagrali, powiedzieliśmy tak, to do portalu to pasuje, to jest do myślenia. Gra jest o tyle niezwykła i jestem bardzo ciekaw, jak ona się pod tym względem przyjmie i czy ona czasem nie wyląduje w takim właśnie must have dla geeków, bo ona działa od 4 do 8 graczy, czyli na bardzo dużej ilości graczy. I teraz jak wielu graczy kojarzy z zapytań na grupach, gra taka poważna, a nie party game na 6 graczy. I teraz znać poważną grę na 6 graczy, wszyscy od razu mówią wysokie napięcie. I coś innego? No nie ma, nie? Że jakby wysokie napięcie z inną grą taką poważniejszą. No i później, że fauna, ale fauna jest taka troszkę. No nie, fauna już jest party game, to już jest party game. Więc tutaj mamy grę, która jest na myślenie, na kombinowanie, na zbieranie punktów, na robienie sobie end scoringu, ale gra się w nią w 6, 7, 8 graczy można pograć i to nie jest party game. Więc to dość unikalne, dość niezwykłe. Bardzo ciekawe. Właśnie przed chwilą chciałam powiedzieć, że mógłbyś to przynieść, żebyśmy w domu zagrali, ale będzie nam brakować 4 osoby, więc kogoś tu ściągniemy. Nie, no tutaj to jest do grania właśnie w takich większych gronach, czy na przykład na lunch breakach. Dam radę. Albo na właśnie macie większą grupę, jakieś macie większe granie w klubie czy gdzieś tam, ale chcecie coś na poważnie, a nie na wygupy. Ja się bardzo cieszę, bo tak jak zawsze się nabijamy, że ja uwielbiam Bruno Catale za jego poczucie humoru i tak dalej, to drugim takim moim ulubionym jakby projektantem gier, którego znam od lat właściwie, to jest Bruno Fight Duty, dlatego, że ja go bardzo cenię jako człowieka, bardzo go cenię za podejście do życia, bo to jest naprawdę fajny facet, który no bardzo mocno, bardzo fajne posty takie mocno polityczne, ateistyczne pisze i naprawdę potrafi czasami tak wyskoczyć z grubej rury i dowalić i naprawdę cenię go za tą taką jakby odwagę, bo on tak naprawdę ma na wszystko wywalone, on nie jest związany z żadnym wydawnictwem na stałe, jest cały czas freelancerem, jest cały czas nauczycielem, pracuje sobie normalnie we Francji, uczy i nie wiem, czy już teraz na emeryturę przypadkiem nie przeszedł, ale generalnie bardzo go cenię jako człowieka i naprawdę to jedna z bardziej pozytywnych postaci w naszym tutaj tym świadku gier planszowych i cieszę się, że wydajemy jego grę i właśnie dzięki temu, że zacieśnimy współpracę. Kto jest ilustratorem? Bo te ilustracje są zarąbiste. Jeszcze się to robi. A nie powiesz, kto to rysuje? Mhm. Okładkę? Mhm. Okładka była projektu Multiday. Mhm. Jest piękna. Więc... Tego naszego, tam zapowiadał te polityczne wiadomości. Tak. Więc tak wyglądają te trzy gry w takim plotkarskim wydaniu. Każda z mega zupełnie inna. Od tego story-driven dla klimaciarzy, RPG-owców, Dune'a, będziemy zdobywali tam doświadczenie, będziemy naklejali sobie naklejki na postacie z abilitkami, więc tak wygląda Dune'a. Strategiczne zarządzanie klubem piłkarskim, czyli gra na poważnie, ale strategiczna. I do tego to chodzi jeszcze Bruno Fight Duty, który nie zrobił party game'a, tylko zrobił grę, która gra od 4 do 8 graczy, ale jest bardzo na poważnie, bardzo na liczenie punktów i na skorowanie i set collection. Więc takie trzy ogłosiliśmy rzeczy, plus oczywiście milion dodatków.
I jeśli chodzi o te dodatki, to bardzo bym chciał naszych słuchaczy zachęcić, by wskoczyli sobie na nasz kanał YouTube, ale Portal Games angielski. On się jakoś nazywa. Ja sobie to zobaczę, czy umiem to kliknąć, czy nie umiem to kliknąć. Portal Games Studio, tak to się nazywa. Nie wiem, czy on taką gromadzie nazwę. Jak Studio? No to Portal Games Studio, tu jest napisane. Nie, no Portal Games i Portal Games.pl. Już tu, na pasku tu masz. No w końcu chodzi mi o nasz kanał angielski. Państwo by to jakoś sobie wygooglają, znajdą. Portal tam, Games po prostu. I tam jest taki film dedykowany PortalCon Online 13. New Games from Portal Games Discuss New Game Announcement. I tam nasz Twitch Gang, ja ich nazywam Twitch Gang, czyli nasza ekipa, która realizuje nasze Twitche z Ameryki, opowiadają o tych nowych dodatkach, ponieważ o ile nie spoilerowałem, im nic takiego ogłosimy i oni o tym nic nie wiedzieli, to była tajemnica, o tyle każdy z nich miał dostęp do innego dodatku. Czyli kapitan Link miał zaszczyt zagrać z Janką w tą nową armię do Norusim Hexbestie. Paul miał zaszczyt zrobić sobie Skype'a z Janką, dowiedzieć się o dodatku do Królestw Północy. Ben dostał od Janki PDF-a z scenariuszami do Robinsona Crusoe Book of Adventures i oni tam wtedy się zdradzają i opowiadają, co tam w nich jest. Więc jeśli ktoś z was chce o tym dodatku się dowiedzieć, to możecie posłuchać, jak nasi fani z Ameryki. A, ja tu zrobię dygresję, dlatego że jak wejdziecie już na ten filmik, który polecam, to występuje tam Ben. Ben jest naszym kumplem, którego znamy od lat 10 i kiedy byśmy go poznali? Bo to było w Dallas, nie? Tajemnicze domostwo, Dallas, 10 lat temu, 8 lat temu. W każdym razie dawno temu poznaliśmy Bena i Ben, ja bardzo miałam duży problem ze zrozumieniem, co on mówi, bo on jakimś takim dialektem się posługiwał, natomiast pomimo tego, że wyglądał wtedy jak chłopaczek. W międzyczasie, gdy my się znaliśmy, to już się dorobił żony i trójki dzieci. I to się okazuje, że to jest generalnie gościu, który jest inżynierem, który pracuje dla NASA i robi jakieś takie ważniejsze projekty i on tam się z tym wszystkim realizuje. A tutaj po prostu jest takim fanem Portal Games i zawsze to było dla mnie takie zderzenie, że wpadł ten Ben, co tam blum, 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 gadał i w ogóle się wszystkiego cieszył tak jak ja. I nie mogłam sobie wyobrazić nigdy w pracy. Mówię, jak on te rakiety puszcza, czy co, jak one latają, jak on jest taki nakręcony. Także poznajcie Bena, naprawdę zarąbisty gościu, fajny gościu. No, taka dygresja. No dygresja jest tyle ciekawa, że on cały czas na wszystkich forach, Facebookach i we wszystkich streamach cały czas twierdzi, że Fast Motion to jest bardzo prosta gra. No bo dla niego tak myślę, że jest. I on zawsze się oburza, jak ktoś narzeka na Fast Motion, to tam bardzo wkracza, że ludzie sobie narzekać. Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że taką całkiem już z czapy informację, że jego najmłodsza córka ma na imię Abigail. I powiem ci, gdyby wcześniej sobie przypomniała, że jest takie imię, no to jest po prostu przepiękne imię, to pewnie by się nasze dziecko też tak nazywało. No to Lenka się cieszy, że o tym zapomniałaś. Dokładnie tak. I na tym naszym kanale angielskim, także Portal Games, możecie znaleźć gameplay Królów Egiptu, czyli na nowszego dodatku do Królestw Północy, zaprojektowanego przez Jankę Kijankę. I tam chłopaki David i Paul dostali go w formie elektronicznej i zagrali sobie długi gameplay, to jest dwugodzinny, bo oni tam gadają, klikają, wygłupiają się, pokazują, jak te karty działają. No to taki, bardziej jest to taki social gameplay, nie? Ale możecie sobie tam podejrzeć te mechanizmy w tych dwóch nowych taliach. Jak ktoś jest takim fanem, to zachęcamy. Więc masa materiałów się pojawia na naszym kanale polskim, ale właśnie tutaj, co teraz opowiadam, zachęcam was także na kanale angielskim, były dedykowane, unikalne materiały. Także tam zrobiliśmy na przykład gameplay po angielsku nowego scenariusza do Robinsona Crusoe o zombich. To jest jeden ze scenariuszy, który będzie w tym Book of Adventures, tym najnowszym. I po raz pierwszy publicznie pokazujemy, jak zombie atakują palisady i wiesz, atakują. Co, ja oglądałam spory kawałek tego. Tak, jest to oglądałeś? Tak, oglądałam, no jak leciało, oglądałam to nawet tam się komentowałam, dlatego ja się tak strasznie śmiałam, jak oni to grali. Bo to, co Captain Link tam z nimi robił, gdzie próbowali podjąć jakąś sensowną decyzję, a ten gościu ma większy chaos ode mnie, to co on tam prawie po prostu. I za każdym razem coś tam robił tak jak gra w Hexa, tak? Haha, a nie wyszło? No trudno. I znowu dalej. Cudowne to było. Nie oglądałam do samego końca, bo chyba gdzieś polazłam generalnie, ale dwie trzecie oglądałam i naprawdę bawiłam się dobrze. No ty mi teraz zaimponowałeś strasznie. Prawda? Oglądałaś ale lubię gameplay chłopaków, Robinsona? Lubię chłopaków, tak. No państwo sami się teraz dziwili, jestem bardzo zdziwiony. No dobrze, ale to tak jak powiedziałem, no to są nasze, na naszym angielskim kanale. No są po prostu śmieszni. Każdy z nich jest inny. Nasi fani z Ameryki i fajne materiały porobili także. No dobrze, to był PortalCon. No i a ty będziesz teraz co? Cały materiał omawiał? To chyba nie ma takiego. Nie, już skończyłem. Chciałem tylko jeszcze powiedzieć o tym, co się wydarzyło w niedzielę. Bo no, mógłbym też na przykład powiedzieć, że odbył się konkurs wiedzy planszówkowej influencerzy. No to wszystko jest w sieci, więc... Influencerzy kontra portal. Straszne bęcki dostali. Ci powiem, oglądałam to i się zastanawiałam, co wy
ście, myśl, mając, znaczy w ogóle skąd wziął się pomysł, żeby tam był Mark i Joanna. Joanna, która robi gry i gra w jakby to, co musi testować cały czas, czyli wiedza o grach jest, no sorry, ale taka troszkę chyba zawężona. I Marek, który ciupie w armii Arytrasza. Nie, nie, wybór był taki, że była tam Joanna, którą wszyscy uwielbiają i nie boi się kamery, i Marek, który był wtedy i tak w firmie i po prostu mógł to zrobić. Takie random. Natomiast Marek był tak zmęczony już i zestresowany po tym wszystkim padającej stronie. Państwo nie wiedzą, że ja, kiedy tylko przez moment nie było streamu, to Marek siedział tam i w tym WordPressie, czy to, jak to się nazywa, cholerstwo, cały czas miał na telefonie tą nazwę PL z dupy i ich customer service nie działający w sobotę. I cały czas to stawiał, nie? I on tylko na moment się włączał na kamerę i potem znowu włączał streama i tam z nazwą PL się kłócił. Znaczy w ogóle ja tutaj zrobię taką dygresję, która jest dosyć śmieszna, która też mnie niestety dopadła w sobotę. Jak to wszystko nam wywaliło i Marek zaczął to naprawiać, ponieważ my na nazwie mamy no, tylko kilka stronek podpiętych, takich powiedzmy mało aktywnych stronek, między innymi Portal.com. I się okazało, że mail, który jest przepięty, ponieważ... To też jest jakaś głupota. No tak, on był potrzebny tylko do tego, żeby robić różne płatności, tak, żeby te płatności płynnie schodziły. Jest tam przepięty mail naszej księgowej, czyli wszystkie kody do reaktywowania konta i tak dalej. Przychodzimy do księgowej, która mi wysyłała te kody, potem ja je wysyłałam Markowi, więc robiliśmy takie ekstremalne kółeczko. Ja siedziałam w innym pokoju niż wy byliście tam na górze. No trochę się działo, muszę przyznać, przez moment. Będziemy to wszystko teraz prostować oczywiście, no bo tak jakby okazało się, że bardziej ważniejsze jest to, co robimy, niż te płatności, więc... Anyway, w niedzielę na szczęście to działało, mimo że byłem już bardzo pesymistycznie nastawiony, ale podobno fani nasi zobaczyli te filmy w niedzielę, które dla was przygotowaliśmy i widziałem na Facebooku pozytywne opinie, więc bardzo dziękuję wam, że wam się to podobało. I w ogóle widziałem takiego posta, że ludzie proszą, żeby te filmiki udostępnić ogólnej publiczności, że te 10 zł było właśnie taką wpłatą, jakby żeby docenić naszą pracę. Ale że te filmiki są tak fajne, że szkoda, żeby one nie zostały ujawnione. Nie możemy tego zrobić, bo jakby podpisaliśmy umowę z klientem, który kupił bilet i w ramach tego biletu miał zobaczyć to i to i to. I jak my to od razu udostępnimy, to będzie zaraz jakiś dym znowu, zaraz się znajdzie trzech klientów, którzy się obrażą, że już szukaliśmy 10 zł. To prawda, chyba że wszyscy by napisali teraz maila, tak, że czekają 600 maili od 6, więc nie. To było zrobione dla nich, dla tych, którzy kupili bilety, jak się im podziękować za to bardzo i dlatego dostali tyle świetnego materiału. I nie będziemy ryzykowali pozwów sądowych z jakimś klientem, któremu jednak to się nie spodoba, że to potem udostępnimy. Więc nie, to było dla was, tych, którzy kupili bilety. Bardzo wam dziękuję, ale nam bardziej dziękuję za... Bardzo było mi miło po prostu poczytać, że wam się to podobało, nie? To było bardzo fajnie. Bo to faktycznie było bardzo godziny nagrywania. Bardzo mi też podobało mi się, że bardzo to, że jakby są osoby, które mają świadomość, ile czasu trwa nagranie takich filmów. No bo wiadomo, no, oni widzieli, to oglądali. No. Oglądając jakiś filmik, nawet nie wiem, 15-minutowy na YouTubie, koniecznie zdajemy sobie sprawę, że jest to na przykład jakieś tam parę godzin nagrywania plus paręnaście godzin montażu, tak? Bo to, montaż to montaż, tak? To jest mozolna, ciężka praca, zgrania wszystkiego i to jest naprawdę kupa roboty, więc... Anyway, Portal.com zakończony. Były niestety momenty stresujące, jak wywaliło stronę. Były momenty stresujące, jak nie działał mikrofon. Były momenty stresujące, jak pokazałem cover Zombicide, zanim go ogłosiłem. Ale overall było zarąbiście i bardzo chciałem podziękować, że tam po prostu byliście. Bo to jednak tą energię, ten ogień było czuć. I to było czuć i w cferkach na streamie, i w komentarzach, i w ogniu. Dziękuję także... A kto z naszych gier najbardziej czekasz? Jak ją wydamy po polsku, będziemy sobie tutaj w domu grać. Ja czekam na Dune, no. Rzecz jasna. Ja będę miał kilka jeszcze innych pozycji. A z tych licencji, no tam jest duże fajne, że zaskoczyliśmy wszystkich Jakubem Wędrowiczem, dziki samogon od Dżonki Kijanki. Zaskoczyliśmy przyjęciem King of Tokyo od Egmontu do Portalu, więc były tam różne zaskoczenia. Overall, wiele tygodni przygotowań i 12 godzin w firmie. I odchorowujemy to przez kolejne teraz 2 tygodnie pewnie. Marek wolne, ja wolne, nieprzytomni jesteśmy zupełnie. Ale był czad i ogień. To prawda, mimo tego, że to jest online, bo całe nasze życie jest online'owe. Teraz mam nadzieję, że za rok już będzie normalne i jeśli te szczepionki się w końcu pojawią, poszczepimy się wszyscy. I że rok 2021 będzie rokiem szczepień, a nie dystansu. Będziemy się szczepiać ze sobą wszyscy i będzie cudownie i wreszcie się to wszystko skończy i byłoby pięknie i następny Portal.com już będzie całkowicie na żywo. Zapełnimy cały stadion i po prostu liczymy na to, że ci wszyscy, którzy przez ten ostatni rok do nas doszli, bo na pewno nam przybyło masę różnych fanów, którzy właśnie podczas tej pandemii mieli więcej czasu na to, żeby być w tej sieci, żeby gdzieś tam do nas przyłączyć, żeby nas poznać po prostu, tak? Bo powiem ci, że padło na naszym live'ie
tym zoomowym, którym mieliśmy spotkanie właśnie z ekipą naszą portalowców i z ludźmi padło pytanie, dlaczego nasz marketing jest taki dobry. I tak właśnie tam też mówiłam, że wydaje mi się, że nasz marketing jest taki dobry, bo mamy bardzo dobrych fanów. Znaczy, abstrahując oczywiście od tego, że grupa marketingowa jest bardzo dobra, bardzo fajna i fajnie przez ciebie zarządzana, to wydaje mi się, że dużo jest jakby informacji idzie od fanów i na tej podstawie jest bardzo fajnie tworzyć content, tak? Mamy bardzo fajną grupę, bardzo fajnych, inteligentnych ludzi, którzy wrzucając pewne posty potrafią ukierunkować nasz marketing na to, co oni potrzebują, co oni chcieliby wiedzieć. To jest taka fajna zabawa, nie? Taki ping-pong, że a tego chcecie, a to macie. I tam nigdy, nawet jak wrzucimy jakiegoś posta czasami takiego, który no, mógłby na przykład gdzieś tam być, kogoś oburzyć, to oni zawsze łapią to drugie dno, że a kurczę, a fajnie. Zgodzisz się ze mną? Ja się z tobą zgodzę, ale chciałem coś powiedzieć innego, że chciałem już przechodzić do działu, w co graliśmy. Żebyś opowiedziała o tym, jak dostałaś cięgi od Asi. Właśnie. Co graliśmy w tym tygodniu? Maryś, co w tym tygodniu grałaś? Właśnie, słuchajcie, był plan, że pójdziemy zagrać Aquatikę. Aquatikę oczywiście uwielbiam, cudowne i w ogóle. No i tak siadliśmy z Asią, mówimy, kurczę, no to zagramy na podstawowych regułach, czyli bez tych takich bardziej trudnych celów, żeby pokazać, jak gra chodzi. Tylko ja niestety nie wiedziałam, ale ja to doczytam jeszcze, że tam jest coś takiego w tej Aquatice, że jeżeli ktoś spełni na przykład w swojej turze nawet dwie albo trzy warunki, czyli na przykład będzie miał, załóżmy tam, trzy skrzynie schowane, osiem kart na ręce i tak dalej, to w tym momencie może te manty tam wyłożyć. No ja się niestety to zrobiła, bo nagle się okazało, że może zakończyć grę, no i uwaliła mnie ekstremalnie. Ja miałam tam przygotowane po prostu milion kart, które mogą do skrzyni spakować, każda 7 punktów, Victory Pointów i wszystkiego, więc uzbierało mi się tych punktów milion. Niestety nie zdążyłam tego zrobić, bo Asia zakończyła grę. I tu się trochę pojechałam. Później oczywiście stwierdziliśmy, że no to było takie fajne, to było, ale za szybkie. I zaczęliśmy grać drugi raz, ale wtedy przed Marek i powiedział, że mamy kończyć. I to już nie było fajne. To już nie było fajne? Nie. Bo tam się fajnie grało. No dobrze. Bo z Asią mi się grało fajnie, to że nawiązując do tego, stwierdziliśmy po nagraniu z Asią, że będziemy grać sobie po prostu częściej razem na jakiś after hours, bo nam się po prostu fajnie grało, bo gramy szybko. Dziankom się świetnie gra, zawsze po całym. No tak, ale wy często w Ameritrasze gracie, ja ich nie lubię, więc no. Siadamy do innych stołów po prostu. No. Czy coś jeszcze w tym tygodniu grałaś? Nie wiem, chyba nie, ale grałam w coś, bo to no zawsze wiesz, co ja grałam. No coś, ty kiedy, gdzie i jak. Czyli co? Czyli możemy obiecać Państwu, że Portalko się skończył, Marton się skończył i że zaczniemy na nowo wreszcie grać w gry planszowe? A czy będziesz, ja w ogóle chciałabym ograć to wszystko, co my będziemy wydawać, bo nie grałam w większość tych rzeczy niestety. Nie chcę grać w potwory z Tokio. Nie szkodzi, ja mam kulaków. Ja wiem, ja te gry po prostu organicznie od lat nie cierpię, więc sobie grajcie sami. Bardzo chcę zagrać w Food Chain, bo mi się nigdy nie udało. Nigdy jakoś zawsze dużym łukiem omijałeś i broniłeś mi ten i w ogóle. To ładne. No mam kilka tam rzeczy, które bardzo chciałabym zagrać. Jeszcze na nas czeka Kanban tutaj, który przyszedł jakieś chyba 2 tygodnie temu i tutaj jak patrzę na tą naszą półeczkę wstydu za nami, to ona niestety cały czas rośnie. Ale mam nadzieję, że zanim ta zima się skończy, to ogramy te wszystkie tytuły, bo naprawdę ja sama byłam na tych wszystkich zapowiedziach taka nakręcona, że kurde! Ale czemu my tego w domu nie mamy, skoro powinniśmy w to grać? Siedzieć sobie wieczorkami właśnie i grać. No dobrze. No. A ty w co byś chciał jedno z tych zagrać? Byśmy mieli na przykład, teraz jak nasze zapowiedzi wyciągnąć coś na stół, ale miałbyś ze mną zagrać. Nie mówię teraz, że miałbyś tam gdzieś z chłopakami w Emerytrasza pyknąć, tylko czyli, że umawiamy się na przykład na weekend i w co gramy. Że Bloodborne nie? Wiesz co, ja tego Bloodborne to nie do końca tak, że ja go nie lubię. Ja go lubię, no, to jest fajna gra, dobra gra. Tylko ty jakieś strasznie tam masz dziwne emocje przy tym. Ja strasznie mówię tego planszowego. Tego nowego. A to w tego nie grałam. No właśnie. Czyś to byś chciał, tak? Nie. To możemy się umówić, że w te Food Chain zagramy, tak? No nie wiem. No, deal to deal. No dobrze. Czy chciałbyś jeszcze pochwalić Państwu, bo dużo się było grach planszowych, więc masz prawo na dodatkowe 2 dygresje darmowe. Czy chciałbyś się Państwu pochwalić tym serialem, którym się strasznie jarasz od 2 dni, żeby obejrzeć jeden odcinek i czekasz na kolejny? Wiecie, otóż kiedyś, przez całkowity przypadek, oglądałam sobie na HBO, chyba to leci, HBO. Cormorant Strike, który jest kryminałem na podstawie książki J.K. Rowling. I to jest taki kolejny dla mnie kryminał, który jest taki troszkę podobny do Boscha, aczkolwiek troszkę za bardzo tam jest takiej troszkę dramy dołożonej, bo on jest oczywiście jakimś tam byłym weteranem i tak dalej. Natomiast drugi sezon zaczął się Ktoś mi to polecał. Zaczął się tak zarąbistym wątkiem, bo on jest klimatyczny, jest naprawdę taki fajnym klimacie zrobionym. Natomiast drugi sezon zaczął się takim wątkiem i taką fabułą, którą miał. A drugi, bo to jest trzeci sezon. Uwielbiam. Czyli trzeci sezon oglądasz? No to może trzeci sezon oglądam. W każdym razie na razie był jeden odcinek, teraz w piątek ma być drugi odcinek i ja po prostu będę sobie go powolutku pewnie kapać. Fajne, jest po prostu fajne.
Wiem, że ten kryminał się był bardzo jakby źle przyjęty przez krytyków generalnie, bo wszyscy spodziewali się, że J.K. Rowling po Harrym Potterze to po prostu napisze, nie wiem, jakieś... Średnia 7,4 ocen książki. No właśnie. W każdym bądź razie... Duży chyba. W każdym bądź razie, jak dla mnie, bardzo fajny kryminał, bardzo mi się go fajnie ogląda. No jest tam klimacie, jest tam znowu deszcz, są jakieś puby angielskie, jest ten akcent fajny, fajnie mówią, no jest po prostu fajnie i tyle. Czyli polecasz Cormoran Strike HBO. Tak jest. Oprócz tego, słuchajcie, chciałam wam też bardzo podziękować za polecajki, które wpisaliście w komentarzach na poprzednim odcinku, bo tam kilka książek związanych z reportażem sobie znalazłam, sobie spisałam i na pewno je kupię. I kilka tam było takich naprawdę, których nigdy, nigdzie nie widziałam, nawet mi szukając właśnie po różnych wydawnictwach czy coś, jakby szukając w ogóle reportażu czy gdzieś tam, nie wpadły w oko. Więc tak naprawdę bardzo, bardzo dziękuję, bo na pewno to wszystko nabędę, na pewno to przeczytam i fajne. Tam kilka pozycji było takich, że po prostu szczena mi opadła, że książka jest w tym temacie. Kłaniam się z Państwem. I ty już się żegnamy, tak? Czy my jeszcze jakieś ogłoszenia mamy czy coś? Zapraszamy na Wośpa. Zapraszamy na Wośpa. Wejdźcie na naszą stronę, wejdźcie na Allegro. Ja zobaczę, czy to tam... się na naszej stronie też jest faktycznie. I tam sprzedajemy kilka bardzo fajnych pakietów od różnych wydawnictw, które z nami współpracują w tej akcji. Fajne, po prostu fajne, fajne gry można wyhaczyć. Nie ma na naszej stronie na tą informację, musi się sobie. A nie ma zakładki z Wośp? Zobacz, nie ma zakładki na Wośp na górze, na tutaj. Nie ma. Nie ma. Wiesz co, ja linkowałam na poprzednim YouTubie waszym, na Planszówkach TV, linkowałam tam pod spodem, więc można sobie tam wejść, zobaczyć i tam można wejść po prostu wszystkie w nasze aukcje. Bo tak to chyba będzie ciężko znaleźć. Jak będziesz YouTube'a portalowego... Jakie ciężko znaleźć? Proszę Państwa, wpisujecie Cthulhu. No tak. I wyskakuje nasz Krasnal. Krasnal za 830 zł. Słuchajcie, ja byłam w niedzielę w terenie z moją frytą i było pięknie biało. Wszystko zasypało śniegiem, bo jechałyśmy o 8 rano, gdzie naprawdę sypało śniegiem. Było pięknie biało. Jechałyśmy sobie taką drogą w środku wsi i nagle pod jednym z domów, w tym takim śniegu, w tym wszystkim, pojawił się, bo mokro było, śnieg trochę z niego spłynął, czerwony Krasnal ogrodowy. Ponieważ mój koń jest tak krwi angielskiej. Koleżanka jechała na koniu krwi arabskiej. To są koniki takie dosyć płochliwe. One na widok Krasnala zasadnie przysiadły na zadach, popatrzyły się, rozwarły te chrapy, było takie pff, pff, pff. I dopiero potem poszliśmy dalej, bo to był paskudny, czerwony Krasnal stojący w ogrodzie pełnym śniegu. Proszę Państwa, w ramach tego, co przekazali wydawcy, trwają właśnie wośpowe licytacje. Właśnie powiedz, co jest może jeszcze na koniec. Aktualnie Small World Designer Edition, gigantyczne drewniane pudełko z wielką wersją Small Worlda za jedyne 3000 zł. Można wylicytować na cel charytatywny zestaw Dioders z wszystkimi dodatkami za 1300. Krasnal ogrodowy, czyli Cthulhu do Death May Die za 800 zł. Dzień w Portal Game za 700 zł. Gra Palec Boży z ilustracjami ilustratorki za 700 zł. West Knights Second Edition Kickstarter All In za 570. Grand Lords of Hellas za 500 i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest prawdziwy ogień w tych licytacjach. Bardzo wszystkim dziękujemy. Dziękuję Wam, że licytujecie i nade wszystko bardzo dziękujemy wydawcom, którzy tutaj w ramię wszyscy razem pomagamy, gramy dla Wośpu i dlatego tych aukcji jest tak dużo. Jeszcze raz tu chciałem powiedzieć, to nie są aukcje portalu. To jest tylko z konta portalu robione, po prostu mamy konto na Allegro. Natomiast jest to wspólna akcja wielu, wielu wydawców z całej Polski. Czy dajmy jeszcze tak, że każdy ma konto na Allegro, tutaj na Wośpa trzeba założyć specjalne konto, żeby brać udział w tych akcjach, więc dlatego jakby tutaj w tych zakładce w Wośpie wystawiamy. Dziękuję wydawcom, że to przekazali i dziękuję wszystkim fanom, którzy tam walczą. I skakujcie i gramy dla Wośpu w tym roku. Ja tutaj jeszcze specjalne pozdrowienia dla Jaśka, który jest autorem Palca Bożego i który bardzo się przyłożył do tej aukcji, bo naprawdę okładka Palca Bożego jest od środka zilustrowana przez autorkę, bardzo fajnie, normalnie mazaczkiem, narysowane wszystkie postaci, pokolorowane, z serduszkiem wośpowym. Wiem, że Jasiek był bardzo w to zaangażowany i tam gdzieś mięsem rzucał, bo wiedział, że nie zdąży pokazać tych grafik i tak dalej. Także wejdźcie sobie, zobaczcie, bo naprawdę wygląda to bardzo zacnie i naprawdę jest to bardzo fajny pomysł. Całe wnętrze pudła jest zarysowane grafiką z Palca Bożego, narysowanego po prostu masakiem oryginalnie. Super. I teraz się już z Państwem pożegnamy? Pożegnamy się i do usłyszenia za tydzień. Mam nadzieję, że już w lutym będzie bardziej zimowo. No i Państwo albo nie tą książkę Duna czytają, albo niech już wypatrują kupcie, nie? W multikinach, żeby miejsca sobie rezerwować. Bo że nie w kinie. Hotele są teraz 25% ponoć, tylko może ludzi wejść. Dzieciaki, idziemy dalej regenerować siły. Dziękujemy, że z nami byliście. Taki dzień jak Portalkon raz do roku. Widzimy się na kolejnym Portalkonie już za rok. A na kolejnym podcaście dwa piątki już za tydzień. Tak jest. Jeszcze z ciekawostek, a już chyba nie, może następnym razem. Co chciałeś pochwalić jeszcze? Że chyba SN będzie. No, jestem sceptyczny, ale może zobaczymy. Do widzenia. Do usłyszenia.